Siemanko, z tej strony Mita, to jest Car Mechanic Simulator. Rozpoczynamy nową gierkę. Profile. Pusty. Zrobimy Meet. Meet handlarz będziemy. Jedziemy. Oj kurwa, nacisnąłem guzik, nie ten. Zapisz. Graj. Kariera. Są jakieś offroady, tryb wolny, ale to na razie nie mamy tego. Piszcie, czy wam się podoba ta gierka w komentarzach, to będę robić więcej odcinków i częściej niż My Summery. I będzie mniejszy próg z tymi, bo ta gra jest krótka, przyjemna i bardzo fajnie się nagrywa. Dajcie znać w komentarzach. No tu mamy samouczek. Tak trochę, czy ten, trochę czułość myszy jest. Dobra, nieważne. Co mamy zrobić tutaj? Do kompa podejść chyba i wziąć zlecenie, albo tak jakoś. Akcja, menu. Zlecenie naprawy, na razie żadne. Mission zero. Brak części w magazynie. Tu mamy podejść. Co? Nie wiem co. Idziemy tu. To jest samouczek, to gówno. Ja wiem jak to działa, ja to grałem już. Już działamy? Ja bym chciał czułość myszy zmniejszyć, bo jest naprawdę duża. No jeszcze gadają mi tam. Nieważne, nie przejmujcie się. Okej. Okay. Klocki hamulcowe oraz sprawdzić przednie tarcze. Spokojnie, jak na wojnie. No ja wiem, jak to się robi. Podnieś na podnośniku. Menu. Dobra, to zmienię sobie później. Dobra. Idziemy tak tu. Z drugiej strony bym chciał, proszę pana. Ach chuj, dobra. Koła trzeba odkręcić, to na pachu ja to tam biorę. Na dół zjedź. Kłócanie, którym było C? No, odkręcamy to gówno. Przednie tarcze i ich klocki trzeba wymienić, nie? Wyjebać to. Bardzo przyjemnie się w to gra. Zdupiaj, zdupiaj. Dobra, idziemy teraz. Drugie koło zróbmy. Ale że muzyka pizdę strasznie. Trzeba ściszyć ją. Potem się wyjebie tą muzykę. Szybko wyjebmy to. Jakby to tak szybko na warsztacie szło, to wiecie ile by kosztowała naprawa, kurwa, 50 zł, kurwa, całego auta. Naprawdę mówię wam. Jak żeby wyciągnąć te klocki, trzeba się najebać. Dobra, teraz ścisz się, pizdo. Ściszymy muzyka. To było menu. Pokaż magazyn. Ukryj, pokaż. Moment. Szczęki są spoko, opony są spoko. To jest dobre, to też jest. Tarcze hamulcowe też się nadadzą. My jesteśmy Mirek Handlarz. My tylko zamawiamy tak. Pokaż części. Nie, magazyn. Klocek hamulcowy. Trzeba 4 sztuki kupić po prostu. Pójdźmy tu. Sklep z częściami. Części używane. Nie kupujemy używanych klocków. Aczkolwiek one chyba będą jakieś. Moment. One będą działać? Kupmy jedną sztukę. O, 45. Nie nadaje się to do roboty. To sprzedamy potem. Dobra, no, nowe części. Ja będę oszczędzał jak się da. 50 zł nowy klocek. 2, 3, 4. Dobra, wiemy co mam robić. Nadaje się wszystko. Tak, tak, tak. Teraz tak, sprawdź stan. Dobre. Tryb montażu. Dajmy tom. Tom. Jeszcze tamto. A jestem bardzo głodny.
Dziękuję, but. Oponka. Nie patrzę, która lewa, która prawa. A zobaczymy, czy można wyjebać ten klocek gorszy. Dajmy ten 45%. I czemu można już oddać? Pewnie będzie jazda testowa. Jep, 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 jep. I gitara, i teraz tak, pokaż zlecenie. A, wymień klocki hamulcowe i mu nie pasuje. Powyżej 60% musi być, czy tam 50%. O ile się nie dziwię. Znaczy, o ile się nie mylę. Proszę, co ja gadam. No, wypieprzmy ten gorszy, dajmy lepszy. Dajmy 100. No to jest jakby to był prawdziwy warsztat, daliby mu używane jakieś. Co się wszczepać będą? Już, zrobione. Ja chcę odejść od tego auta już. Szybko. No halo! Mi się przełączają ekrany często. Pokaż zlecenie. Repair it. Tak. Zarobiłem chyba hajs, nie? Tak mi się udaje. Ale tak szybciutko, szybciutko. Fajna wiksa leci. Dobra, wymienić filtr paliwa. Nie, powietrza, oleju i paliwa, dobra. Da się zrobić. Wyjście. Oleju, paliwa i filtr. To się potem wymieni. Pod auto. Filtr paliwa jest tu. No i dupcik. Stan nieznany, to się zaraz zobaczy. Filtr oleju. To olej trzeba wymienić też, nie? Filtr oleju. To trzeba gdzie olej wymienić, no. Mamy filtr chyba. Nie, to jest alternator. To jest też alternator. Znaczy to jest... Ja wiem, gdzie te filtry były. One były tak w chuj schowane. Daj mi ten filtr paliwa. Magazyn. A, słabe. Chcesz sprzedać? Na razie nie. Ja to chyba mogę na części przerobić. Znaczy... A, nie mogę tego naprawić. Dobra. Bierzemy tego dziada. Tu idziemy. I tu się chyba wyciągało filtr. Pewnie. Tu się wyciągał ten jebany filtr. Oleju. No, dlatego niepotrzebny był. I powietrza był tu. Trzeba to wyjebać. Jeb, 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 jeb. Jeb, 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 jeb. Wyjebać filtr powietrza. Ja bym to wziął, odmuchał kompresorem i byłoby jak nowe. Magazyn, filtr, to korek dobry, to dobre. Filtr trzeba kupić. Tutaj części trzeba w nowe. Oliwa, to... No moment, robota sekundę. Proste jak chuj. Nie ten, tylko ten. Olej się powinno wymienić, no ale jak debil nie chce. Może dolewa jak w Hondach Civic. Albo Golfach, kurwa, bo też wygłupiają. Oj, zbugowała się jedna śrubeczka. No i gitara. Teraz zamknij machę. Teraz do góry. No szkurwa mać! Kto to widział, żeby zrobić kurwa tak beznadziejną jakość kurwa i grę?
że to się przełącza między ekranami. Muszę się pilnować. Dobra, pokaż. No, madafaka, no ja naprawdę nie... Przepraszam za was za to, ale to jest jakiś... Brak części do montażu, dobra. Pokaż zlecenie. Repaired, tak. Koniec. Zajebiście. No. Zrobimy jeszcze jedną część, żeby tak 15 minut było. Piszcie, jak długo byście chcieli takie odcinki, bo... Ja mogę robić 15-10 minut, dwa zlecenia. Szybciutkie takie. Wykonaj ze próbną, wymień wszystkie zużyte części. O ja pierdolę. To trochę potrwa. Pewnie trzeba będzie koła sprawdzić, takie ciulstwa. Sprawdź stan. Opony, stan nieznany. Dobra, opony mogą być. A co on powiedział? Coś tam pisał? Kiedy jadę po wybojach, słyszę stukanie dochodzące z okolic przednich kół. Sprawdź to i wymień zużyte części. Rozumiem. Czyli pewnie tuleje wahacza, albo łączniki stabilizatorów, albo coś takiego. Demontaż. Nie, demontaż. To szybka wymiana, jebieb. Zdupiaj. Przyciski hamulca. Co my tu mamy? A po chuj ja to ściągam w sumie? Jaki ja ciul jestem. Pewnie nie będzie trzeba ściągać. Ja zawsze koła ściągam. A zerknijmy. Tu... Tu jest problem, widzę. Wszystko jest kurwa zużyte. To! Drążek kierowniczy. Jak się do niego dobrać? To! Łącznik stabilizatorów. Daj jeszcze na dół. No. Pokaż mi stan. Zbadaj stan. O, mówiłem, łączniki stabilizatorów. To, no i drążka kierowniczego. To jest dobre. Dobra, to wypierdolić to trzeba. To. Halo. No, drążek, kurwa, łączniki stabilizatorów i ja mam to do wchodzie do wymiany, kurwa, więc wiem co to jest. 150 zł jak nic za sztukę. Tanie oni mają tutaj. Chyba czytacie 300, wy kurwa. To nie robocizny nie biorą. To się da chyba zregenerować nawet, ale nie jestem pewien. No kurwa jebana. Stuka, puka, kurwa. No wiem co to jest. No, łączniki stabilizatorów i drążki. To jest kurwa poziom easy. To sobie nawet ten. O, zewnętrzny drążek był w dobrym stanie. Ach, klocki nie chcemy regenerować. Moment, zobaczmy jakie części są. Odkryj i pokaż stan. Nie, magazyn. Jeden drążek jest do wyjebania, jeden dobry jest. Czyli musimy zewnętrzny drążek kierowniczy. Jeden. I dwa łączniki stabilizatorów. Ja mam tuleję wahacza do wymiany. Łącznik stabilizatora prawy. Taniutkie rzeczy. Też bym chciał tyle zapłacić w prawdziwym życiu. Gdzie ten tulej wahaczy? Karwo. No nie ma. Powolutku. No nie ma. Jeszcze raz. Przejdźmy, zerknijmy. No nie rzuca mi się w oczy tutaj, nie? Proszę pana, nie ma. Sklep z częściami.
to jest to samo. No teraz jest. Pojebane. Ja chyba kupiłem w używanych częściach. Czy mi się wydaje? No kurwa, wziąłem w używanych. Co za matą jebany ze mnie. Jeszcze ta gra mi się wyłącza. Pierdolona. Ja to w używanych kupiłem. Ja pierdolę. Teraz się powinno zgadzać. Proszę, zrobi kiedyś, naprawi, sprzeda. Nowe, dobra. Super. No ja zatestowałem. Nie, trzeba niby dwa, ale ja to pierdzielę. Nowe. Po taniości będzie kiedyś trzeba zrobić, to zrobię. Jakikolwiek. Ta gra nie polega na tym, żeby oszukiwać, tylko żeby zrobić dobrze. Co jest w naszych warsztatach polskich rzadko spotykane, żeby ktokolwiek dobrze zrobił, kurwa, uczciwie. W ogóle te koła żółte się zrobiły. Nie, to... Sprzedam to albo coś zrobię, pierdziele, no moja strata, bo się zapatrzyłem. Zamyśliłem się po prostu. O dupie Marynie myślałem i kurwa tak to jest. Człowiek potem kupi w nie tej kurwa aukcji, co trzeba. Sru. Na rachciach, szybko i zaraz weźmiemy na bokiem, kurwa, polecimy. Ciul. Nie chcę mi się jazdy testowej robić. Panie, dupy pan nie zawracaj. No i wymi... Co? Moment. No, wykonaj jazdę próbną. No, szybko wyjebujemy stąd. Tak, chcę na tor testowy jechać. Szybko. Dzida. Co tą kopię, kurwa, za buty? Lecimy. To jest ręczny. Na pełnej piździe, kurwa. Mi oddać auto do naprawy. To ja je bardziej ścioram, niż one były ściorane. Dobrze. Jebać na ręcznym. Test zaliczony. Na piąteczkę. No dobra, moi kochani, piszcie, czy wam się podoba ta seria. Mogę robić z tej gry, mogę nowszą wersję też kupić i robić. Są oczywiście bogatsze w różne takie pierdoły, typu na przykład, że mogę sobie samemu auto kupić własne na aukcji. Piszcie, czy wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, ja się z wami żegnam. Zajebcie lajka, jeżeli wam się podoba. Subskrypcję, komentarz. Piszcie w komentarzach, czy chcecie tą grę po prostu, o. I dawajcie lajki. Jak będzie z 15 lajków, to jedziemy z następnym odcinkiem. I trzymajcie się, na razie, cześć.